Ej, what's nice? Witam was serdecznie w kolejnym niesamowitym odcinku na tym kanale. Dzisiaj mamy straszną rzecz do zrobienia. Ja wiem, że Ernest ma dużo energii i się cieszy, ale pokażę ci, kogo mamy dzisiaj złapać. Stary, dostanę jakieś klauny. Tak, bardzo dobrze. Tak, dzisiaj ich rozwalimy. Ernest, tak naprawdę sprawa jest dużo gorsza. Dzisiaj do złapania mamy... Ale brzydka, to twoja mama? Niestety. Nie, nie, nie. Nie mów tak o swojej mamie, to był żart. Nie, to najstraszniejsza zakonnica, jaką kiedykolwiek widzieliście. To jest ta zakonnica z horroru. Ernest, czy ty zdawałeś sobie sprawę, że kiedykolwiek możemy ją łapać, że będziemy musieli ją złapać? Ona jest stara, powolna, tak pewnie chodzi. Człowieku, wiesz jaka ona jest? Stoisz w pokoju, jest ciemno i nagle odwracasz się, ona ma łeb za twoim ramieniem. Mówię ci poważnie, to jest najstraszniejsze gówno, jakie widziałem w historii. Był taki horror nawet. I był przerażający, jeden z gorszych, jakie widziałem. Pokażę ci teraz, Ernest, jeszcze jedną rzecz. Miejsce, w którym mamy złapać tą postać. I bardzo dobrze je znamy, więc zobacz. Czy to plebania w Gorzowie? Nie, to pokój satanistyczny w opuszczonej stacji radiologicznej, ale byłeś blisko. Wygląda bardzo podobnie, bo też tam są kręgi na tej plebanii i tak dalej. Chodzi o to, żebyście wy zostawili 10 tysięcy łapek pod tym odcinkiem, dlatego że poświęcamy się dla was bardzo mocno. I bijcie na kanał Tritsusa, dlatego że to on też się poświęca jako drugi policjant. Ernest, czy jesteśmy gotowi, żeby tam jechać? Bo humor nam dopisuje, ale na miejscu już nie będzie tak wesoło, bo będzie tam ciemno, będzie piwnica i będzie grubo. Jesteśmy już na miejscu. Nie wiem, co nam tyle czasu za... Co to jest? Nie, nieważne, dobra. Ernest, muszę dokończyć swoje jedzenie, dlatego że to jest najbardziej przerażające miejsce, w jakim możemy się znaleźć jako policjanci. Jako policjanci zauważyłem ostatnio, Ernest, że my jesteśmy za chudzi. Wiesz, gryza. Bardzo dobrze. Ogólnie chodzi o to, że to miejsce nigdy nie było otwarte. Zobaczcie. Tutaj brama jest cała wywalona. Cała. I nie wiadomo czemu, dlatego że nigdy wcześniej tak nie było. Kojarzysz, Ernest, to miejsce, prawda? No jasne. Więc... Powiedz coś widzom, Ernest, o subach, bo ja muszę zjeść, przepraszam. A, właśnie! Subskrybujcie ten kanał, ponieważ jest jeszcze bardzo dużo różnego rodzaju istot do złapania i to jest tylko jedna z nich, chociaż jest bardzo potężna, więc najprawdopodobniej będzie trochę ciężko, ale w sumie nie dla nas, dlatego że już jesteśmy doświadczeni. Zaczynamy poszukiwania od tamtego miejsca? Tak, tak, zdecydowanie. Tam jest chata, gdzie jest jakiś... Stary, uda się, zobacz. Znowu tam idzie coś. Ej, ktoś odłączył prąd w tym miejscu w ogóle, tutaj jest skrzynka. Chodźcie, tutaj musimy przejść, masz rację, Ernest. Przejdźmy tędy. Patrz, jest zakopana. Dobra. Faktycznie, Ernest, tutaj jest jakaś skrzynka. Ale są podłączane kabelki, jakieś inne? Kurczę, zobaczcie to z bliska. Tak nie było wcześniej. Stary, właśnie, one są podłączone, a były kiedyś rozłączone. Nie mam pojęcia. Idziemy sprawdzić tamten budynek? Tak, musimy być trochę bardziej odważni dzisiaj, bo naprawdę, stary, tam jest piwnica, która jest najbardziej przerażającą piwnicą ze wszystkich, w jakiekolwiek byliśmy kiedykolwiek. O nie, kości są po drodze. Gdzie? Nie. To będzie niebezpieczna misja. Ernest, musimy być poważnymi policjantami. Musimy naprawdę być bardzo silni psychicznie tutaj, dlatego że będzie ciężko to przetrwać. Chodzi o to, że zakonnica, ja jej nie mogę tak wsadzić do samochodu normalnie, nie możemy z nią jechać, więc problem jest taki, czy my ją związujemy i zostawiamy, czy ją bierzemy ze sobą do więzienia strachu, bo to nie jest normalna postać. Ona jest, wiesz, ona ma jakieś siły dodatkowe, w sensie nie chce wspominać, nie chce w takie rzeczy się bawić w ogóle, bo my jesteśmy tylko stróżami prawa, a to jest coś ponad w ogóle naszą skalę kompletnie. Stary, spokojnie, ja co niecoś potrafię. Ej, dobra, masz rację, w takim razie, stary, spakujemy ją jednak do więzienia, tylko ty będziesz siedział obok niej. Bardzo dobrze. Kucnąć, kucnąć, wszyscy kucnąć, patrzcie. Jest, naprawdę. Ja pierdzielę, jaką straszną mordę ma w ogóle. Trzyma różaniec w ręce. O kurde. Widzisz to? Zostawiła to. To chyba była bransoletka surferska tak naprawdę. Dobra, podejdźmy pod mur, żeby tylko zobaczyć z bliska jej twarz i zabrać tą rzecz. Czy to jest różaniec? Ja... Ona patrzy. Ernest, ona wie, że my już tu jesteśmy. Patrzy i zwabia nas. Zobaczcie, takie coś zostawia przed wejściem. Stary, ty nie widziałeś, jak ona w środku wygląda. Ja nie jestem w stanie się zebrać do końca, bo jestem przerażony tym, jak ona wygląda. Ej, przyjechały jakieś samochody dodatkowo.
Więc musimy jak najszybciej wejść i ukryć się. Jaki jest plan działania? Czy mamy jakiś plan, żeby ją porwać? Czy po prostu śledzimy ją dookoła domu i przez okna nagrywamy? Musimy zobaczyć, czy tam nie ma więcej osób albo czy kogoś nie porwała. Tutaj zgłoszono zaginięcie co najmniej 5 osób i mam wrażenie, że to może być wszystko powiązane. Jest tutaj też piwnica, a gdzie można trzymać ludzi, jak właśnie nie pod ziemią. Ernest, zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Kajdanki. To są kajdanki ze srebra, tak jak cię prosiłem? Tak. I z czosnkiem, są natarte czosnkiem. Ej, ale to są... Po co nacierałem czosnkiem? Przecież to na wampiry. Nie wiem, wszystko się przyda. Mamy światło. Wejdźmy do środka. Chodź, Ernest. Dobra, Ernest. Tu jest jakieś pomieszczenie, w którym nie byłem wcześniej, nie wiedziałem, że jest. Mamy jakąś szafkę, ale tutaj raczej... Ej, coś się ruszyło w szafę. Chodź tu, Ernest. Co? Chodź. Tam coś chyba jest. Widzisz to? Poczekaj. Gdziekolwiek tak naprawdę. Ale widzisz to czy nie? Tam to, co nie. Się rusza. Nie, nic tutaj chyba nie ma, stary. Dobra, chodźmy do piwnicy. Tak, no. Chodź. Ernest. Patrz. Budynek grozi zawaleniem. Zakaz przebywania. My wiemy. Tylko, że nie możemy tak zrobić, dlatego, że musimy ją złapać. Jesteśmy poza tym służbami, Ernest, specjalistycznymi. Jesteśmy policją, więc my możemy tu wchodzić na 100%. Co to jest? Patrzcie, coś wystaje ze ściany. Ej, coś pociągnąłem, jakiś sygnał wydało, co jest? Słyszałeś to? Chodź, zobaczymy dokąd idzie ten kabel. Patrz, jest tutaj. Tu. Idzie przy ścianie. Gdzieś tutaj idzie ten czerwony kabel. Tam nic raczej nie ma, ale jest tutaj. Tu jest piwnica w ogóle. Jak, tutaj? Tak, po lewej stronie. Faktycznie, i patrz co się stało. Ktoś rozwalił drzwi. I te też za tobą, tutaj są rozwalone. Ernest, ale problem jest taki, że piwnicę zostawiamy na sam koniec. Na pewno może tam być, więc ja bym sprawdził jeszcze ten pokój satanistyczny, który tutaj jest, bo jest najbardziej przerażający ze wszystkich. Możesz sam wejść, Łukasz, do tego pokoju. Ale nie możemy się też rozdzielić. Dobra. Ja będę na czatach. Tutaj. Ja wejdę do środka pokoju, a ty będziesz czekał tutaj, przed tym korytarzem. Chodźcie. Ja zostaję tutaj. To ja w takim razie muszę wejść do środka. Chodźcie, bo tutaj gdzieś jest jakiś pokój satanistów. Tu są kable. I teraz ja jestem ciekawy tego, gdzie prowadzi ten czerwony kabel. Czekajcie. Patrzcie na to. To jest ten pokój. Słyszałeś to? Dobra, może wiatr zawiał, ale patrz. Nie chcę tutaj wchodzić, ale zobaczcie, jakie tutaj są straszne napisy na jednej ścianie po lewej. Po prawej, co się dzieje? Jakieś... Ernest? Zobacz, on tam jest jeszcze. Ernest? Co jest? Czekaj, chodź jeszcze kawałek dalej. Tutaj są jakieś napisy na szybie. O kurde. Ej. Mam wrażenie, że z dwóch stron są osoby. Ernest miał stać z tamtej się nie... Przed chwilą ktoś ustawił tam drzwi. Mówię wam na 100%. Chodźcie. Wydaje mi się... Uciekaj! Dobra. Nie. Dobra. Za dużo na sam początek. Widziałeś rękaw? Ja widziałem, dlatego jestem tutaj. Ona przechodziła tamtędy, stary. Wiesz, mi się wydawało, dlaczego uciekłeś, że ci właśnie powiem, żebyśmy we dwóch poszli? A tak to teraz co my mamy zrobić? Czy idziemy do piwnicy, bo jest bezpieczniejsza jednak? Idziemy do piwnicy. Chodź, dawaj przodem. Tutaj jest zejście do piwnicy. Jeszcze sprawdzę te pomieszczenia tutaj. Stary, tu jest jakaś krata w ogóle po prostu. Ja nie widziałem wcześniej. I jest kabel czerwony. W końcu go znalazłem, dotąd prowadzi, czyli właściwie on prowadzi do piwnicy, bo tutaj przechodzi jeszcze. Ale wydaje się tu być czysto chyba na razie póki co. Nie no, jest git, piwnica jest najlepsza, zobaczmy tylko czy nie ma tam porwanych osób. Fajnie było uratować je, ale na razie to my musimy uratować siebie, żeby ona nas nie zaatakowała. Zobacz, jest wywalona ściana i ona też była wcześniej wywalona. Czy myślisz, że tutaj właśnie ukrywali te osoby? Tak, oni może ją rozwalili jakimś młotem albo coś takiego. Bo tutaj jest okno, więc ktoś z zewnątrz mógł im dać coś, co pomogło im po prostu się wydostać. Patrz,
Kurde, tu też jest dużo robali, zobacz. O kurde. To oznacza jedną rzecz, że ktoś tu na pewno jest. O kurde. I jest but. Tak, masz rację. Ej, chłopaki, wy też to widzicie? Co? No tam, w korytarzu. Jak to? No było coś, widziałem ją. Ej, jak? Przecież tam nic nie ma, zobaczyć. Czekaj. Chodź to zobaczyć w takim razie. Tylko weź kajanki w razie czego. Jestem pewny, że na kamerze była. Zaraz to zobacz. Ej, jest jakieś światło niby w środku. Czekaj. Ej, to ten pokój. Chłopaki, tam ona stoi, jest na końcu korytarza. Jak to? Kto? Tam, gdzie weszliśmy. Co ty znowu widzisz? No, patrz, Łukasz. Gdzie? Ktoś nas lubi wkręcać w piwnicy po prostu. Ej, nie, serio, stary, my sami ze sobą już jesteśmy, wiesz, my jesteśmy policją i nie wierzymy w takie rzeczy. Tam, przecież na końcu nikogo zupełnie nie było. Było tam, dokładnie tam, stary. Poczekaj, pójdę na sam koniec i zobaczę. Poczekaj, zostań na ciebie. No, na pewno. Zostań, serio. Ona się pojawi zaraz za mną. Serio. Dobra, w takim razie Maciek, no nie możemy ci po prostu uwierzyć. Chodźmy na sam koniec, zobaczyć czy ona tam jest. Zobaczę sam na kamerze. W takim razie jeszcze trzeba zobaczyć to pomieszczenie, no bo tutaj nie byliśmy, ale... O śmierdzi! O Jezu! Co tu się stało? Nie wiem. Co to jest za odór? Tak jakby ktoś był tu przytrzymywany i zrobił sobie tu wychodek. Dosłownie. Kurde. Tak to śmierdzi. Obrzydliwe, musimy stąd wyjść. Maciek, mówisz, że widziałeś na końcu. Tutaj nikogo nie ma, nikt nie jest przetrzymywany. W takim razie, jak mogłeś to widzieć? Było tutaj, stary, obiecuję ci. Z dwóch stron ona się przemieszcza. Ale jak to wygląda? Jak ona wygląda? Czarna postać, sam ją trochę widziałeś. Kolejne drzwi się wywróciły, tak samo jak wcześniej. Jest na górę, jesteśmy tego pewni. Musimy tu zostać. Bierz kajdanki w takim razie. Nie możemy tutaj zostać, musimy stąd jak najszybciej uciekać. Patrz, same drzwi się rzucają. O kurde. One się trzymają ledwo co? Ej, ale kolejne drzwi? Nie możemy wejść na tego, że ktoś... O nie. Mówiłem. Ernest, to nie jest czas na żarty. Łapiemy ją w tym momencie, dawaj! Chodź, na górę, szybko! Wow. Patrzcie, tam jest! Jest, tak. Gonimy ją! Na ziemię, policja, w tym momencie! Na ziemię! O-o! Ernest, albo ją złapiemy, albo ona do nas przyjdzie. Ty z lewej strony, ja z prawej. 3, 4... Dobra, co jest tak łatwo? Zakuwaj. Nie wiem, to chyba jakaś pułapka. Zakuwaj. To jest jakaś pułapka, serio. To jest na 100% pułapka, to jest za łatwe. Dawaj drugą rękę. Na ziemię. Dobra, wyprowadzamy ją w takim razie, Ernest. Złap ją z drugiej, od razu, za drugą rękę. Wychodzimy. Uwaga. Tutaj w lewo jest wyjście od razu. Tak. I do samochodu. Dobra. Stary, to była jedna ze straszniejszych rzeczy. Łap ją za drugą rękę, bo jak tam ucieknie, będzie przypomnieć. Co z nią robimy teraz? Nie wiem. Nie chcę ją do samochodu pakować. Czemu było tak łatwo? Boję się, że to nie jest koniec, a to dopiero początek. Ej, chłopaki, to nie jest ta zakonnica! To prawdziwa jest tutaj! Jak to jest inna Faktycznie jest inna zakonnica! Odejdź ode mnie! Co jest? Jak to jest druga zakonnica? Co się stało, Ernest? Nie mam pojęcia, ale chyba nie damy rady. Potrzebujemy wsparcia. Rozerwała kajdanki, dwie pary. Nic nam to nie dało kompletnie. Nie, stary. Ja tam nie wchodzę z powrotem. Zwalamy stąd, to jest zbyt niebezpieczne. Uciekamy do samochodu. Wszyscy, chodźcie. Musimy wymyślić nowy plan. Widzowie, jeżeli chcecie jakiś inny plan, taki sam, w sensie, nie wiem co tu się dzieje, zostawcie 10 tysięcy łapek w górę i 200 tysięcy na tym kanale dobijamy. Inaczej my tu nie wrócimy, nie ma szans. Najsej! Nice!